Trwa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop narkotykowi pornografii. Jego celem jest ograniczenie dostępu dzieci do szkodliwych treści. Aby Sejm zajął się ustawą, trzeba zebrać co najmniej 100 tysięcy podpisów do 23 grudnia. Społeczna inicjatywa ma na celu zmuszenie za pomocą przepisów dostawców internetu do wprowadzenia skutecznego mechanizmu weryfikacji wieku osób wchodzących na strony pornograficzne, wyjaśnia Marcin Perłowski, dyrektor Centrum Życia i Rodziny. Jest to inicjatywa bardzo wielu ruchów i organizacji społecznych. W zbiórkę podpisów włączyło się też bardzo wiele ruchów religijnych, wspólnot. Bardzo dziękujemy też wszystkim księżom biskupom, którzy wsparli tę akcję. Do poparcia inicjatywy zachęcają politycy Konfederacji oraz Prawa i Sprawiedliwości. My dorośli i posłowie również jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie naszego młodego pokolenia. I nie można mówić, no nie, rób ta co chce ta. Nie. Walka o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci powinna być ponadpolityczna. Jeżeli chcemy w Polsce zdrowego rozwoju społeczeństwa, normalnych, trwałych rodzin, dzietności, odbudowania podstawy dzietności w naszym społeczeństwie, zdrowych norm, szacunku dla siebie, ludzi dojrzałych, niepouzależnianych seksualnie w najróżniejszy sposób, to potrzebujemy o to zadbać. W akcję promocyjną obywatelskiej inicjatywy włączyli się również publicyści i artyści, w tym muzyk Jan Pospieszalski. Musimy z tym naprawdę skończyć, dlatego popieram tę akcję, włączam się i sam będę stał pod kościołem 1 grudnia, będę zbierał podpisy. Formularz do zbierania podpisów można znaleźć na stronie internetowej www.stopnarkotykowipornografii.pl. Swoje poparcie dla inicjatywy można wyrazić tylko poprzez osobisty podpis na wydrukowanym formularzu.